Podpisać czy nie, o to jest pytanie. Premier w przyszłym tygodniu poinformuje Andrzeja Seremeta, czy zatwierdzi sprawozdanie z jego działalności w ubiegłym roku. Gazeta Wyborcza atakuje senator Beatę Gosiewską, wytykając renty, jakie otrzymały jej dzieci po katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. Jeden z artykułów ustawy śmieciowej pozwalający gminom samodzielnie ustalać stawki opłat za gospodarowanie odpadami, niezgodny z konstytucją. Piątek, 29 listopada. Łukasz Sobolewski, witam i zapraszam na wiadomości Telewizji Republika. A zaczynamy od zamieszania wokół prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, który zapowiada, że nie ma zamiaru podawać się do dymisji. Tymczasem Donald Tusk wciąż nie podpisał jeszcze sprawozdania z jego działalności w 2012 roku. Premier ponad pół roku zastanawiał się nad swoją decyzją i wymyślił, że przedstawi ją Seremetowi w przyszłym tygodniu. Karolina Tomaszewicz. Presja z góry jest coraz silniejsza. Rośnie napięcie na linii Seremet-Tusk. Podpisze czy nie podpisze jego sprawozdania za zeszły rok. Dziś premier powiedział, że raczej nie, ale dalej trzyma prokuratora generalnego w niepewności. Formalnie prokuratura jest niezależna, a faktycznie jest uzależniona od premiera Donalda Tuska. Jest skandaliczne to, że wciąż Donald Tusk sprawozdania z działalności Andrzeja Seremeta nie podpisał. Po słowach premiera Andrzej Seremet nie chciał się wypowiadać. Jego rzecznik napisał, że cały czas oczekuje na decyzję szefa rządu. Skutki są szkodliwe z punktu widzenia sprawności funkcjonowania prokuratury, bo żadna instytucja, która nie ma pewności co do tego, czy jej szef będzie kierował tą instytucją przez następne lata, czy też może zostanie lada moment odwołany, żadna taka instytucja funkcjonować dobrze nie może. A instytucja ma ostatnio co robić. Dziś prokurator generalny przyznał, że brak decyzji na pracę prokuratury nie działa dobrze. Powiedział też, że powstaje 10-osobowy zespół, w skład którego wchodzi 3 prokuratorów i 7 oficerów CBA. Zajmuje się sprawą wielkiej korupcji w byłym MSWiA, w MSZ-cie i w innych instytucjach. Może być to odebrane w ten sposób, że ty, panie prokuratorze, uważaj, co będziesz robił z politykami na przykład Platformy Obywatelskiej, bo ja, pan premier, mogę nie przyjąć tego sprawozdania. Dlatego wydaje się, że ten układ jest wyjątkowo patologiczny. Sprawozdanie z działalności prokuratury w 2012 roku trafiło do premiera w marcu. Donald Tusk miał więc 8 miesięcy na jego analizę. Z całą pewnością sprawa jest nadal analizowana w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zresztą ustawowo nie ma terminu, w którym pan premier miałby obowiązek odmówić podpisania tego typu sprawozdania. Warto także powiedzieć, że jednak w tym roku, za rok 2012, mamy też do czynienia z negatywną opinią ministra sprawiedliwości. Ostatnio Andrzej Seremet odniósł się też do sprawy niezapłaconego podatku od spłaconej pożyczki przez Adama Hoffmana. Uznał, że domysły wobec byłego rzecznika PiS-u są na wyrost, a politycy Platformy zdążyli już sprawę uznać za poważną. To pokazuje, że jej kontekst polityczny jest ewidentny, że ona ma stanowić taką swoistą przeciwwagę przede wszystkim dla sprawy Sławomira Nowaka. Jeżeli premier nie przyjmie sprawozdania prokuratora generalnego, może, ale nie musi skierować do Sejmu wniosku o jego odwołanie. Premier zaś w tej ustawie nie ma żadnego terminu na przyjęcie sprawozdania prokuratora generalnego i Donald Tusk, który z pełną świadomością wprowadził do tej ustawy takie przepisy, jestem o tym przekonany, korzysta z tego w sposób bezwzględny co roku od czasu, kiedy Andrzej Seremet jest prokuratorem generalnym. Tydzień temu zapowiedział, że zarówno Andrzej Seremet, jak i szef CBA Paweł Wojtunik zostaną na swoich stanowiskach. Niezależnie od tego, czy uznam raport prokuratury za wystarczający, na pewno nie będę wnioskował o odwołanie prokuratora Seremeta, bo moje wątpliwości nie dotyczą prokuratora generalnego w żadnym wypadku. Prokurator generalny jest w trudnej sytuacji, ale premier też. Odwołać Seremeta i tak nie bardzo może, bo trudno byłoby mu zebrać większość w Sejmie. A po ujawnieniu, że prokuratura i CBA zajmują się największą aferą korupcyjną, jak to określa CBA, oświadczeniami Sławomira Nowaka i niedługo być może nagraniami, które mogą świadczyć o korupcji politycznej w Dolnośląskiej Platformie, odwołanie prokuratora generalnego albo niepowołanie szefa CBA na kolejną kadencję trudno byłoby wytłumaczyć. Relacje na linii Tusk-Seremet nie są najlepsze. Jak nieoficjalnie wiadomo, coraz lepsze są za to relacje na linii prokurator generalny-szef CBA. Karolina Tomaszewicz, Telewizja Republika. Potężne siły milicji, w tym oddziały specjalne, ściągnięto dziś wieczorem do centrum Kijowa, gdzie z godziny na godzinę pojawia się coraz więcej ludzi oburzonych decyzją władz o niepodpisaniu umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą. Doszło już do pierwszych przepychanek między manifestującymi a siłami porządkowymi. Z coraz bardziej niebezpiecznego Kijowa nasz korespondent Alech Barcewicz.
Dziś w Kijowie, równolegle do manifestacji przeciwników rządu, odbył się wiec jego zwolenników. Wiec zorganizowany przez Partię Regionów, formację Wiktora Janukowycza. Wedle pomysłu organizatorów wiec też rzekomo miał charakter proeuropejski. Poparli oni integrację Ukrainy z Unią, ale, i to ale jest kluczowe, nie teraz, bowiem Ukraina rzekomo nie jest do tego gotowa. Jeżeli chodzi o uczestników, to wielu z nich nie potrafiło nam wyraźnie wytłumaczyć, w imię czego demonstrują. Niektórzy wręcz uciekali od pytań. Z relacji moich ukraińskich kolegów wynika, że duża część z nich została po prostu wynajęta za pieniądze. Oczywiście sami uczestnicy nie chcieli tego potwierdzić. Natomiast na Placu Niezależności, gdzie demonstrują ci prawdziwi zwolennicy integracji z Unią Europejską, doszło dzisiaj do starć, konfrontacji z milicją. Wieczorem jednostki specjalne zablokowały busa należącego do jednego z opozycyjnych deputowanych ukraińskiego parlamentu. Był tam dodatkowy sprzęt nagłaśniający. Jednak milicja uznała, że może tam być broń i materiały wybuchowe. I to był pretekst. Doszło do konfrontacji manifestantów i kilku tysięcy policjantów. Kilka osób zatrzymano. Organizatorzy obawiają się kolejnych prowokacji ze strony władz, prowadzących do siłowej likwidacji Majdanu. Z Kijowa, Alek Barcewicz, Telewizja Republika. A w drugim dniu szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie Gruzja i Mołdawia parafowały umowy stowarzyszeniowe. W ich ślady nie poszła Ukraina, która ugięła się pod gospodarczymi pogróżkami Rosji. Konia można doprowadzić do wodopoju, ale nie można go zmusić, by napił się wody, powiedział w komentarzu jeden z unijnych dyplomatów. Tymczasem w internecie pojawiło się nagranie rozmowy przeprowadzonej jeszcze przed rozpoczęciem szczytu, w której Wiktor Janukowycz skarży się, prezydent Litwy i kanclerz Niemiec, że w ostatnich miesiącach został sam na sam z bardzo silną Rosją. Gruzja i Mołdowa parafowali umowę stowarzyszenia z Unią Europejską. Te ważne wydarzenie odbywało się w cieniu porażki szczytu. Tak to jest właśnie odbierane w Wilnie. To, co się stało wczoraj wieczorem podczas kolacji przywódców Unii Europejskiej, przedstawicieli krajów stowarzyszeniowych, liderom unijnym, nie udało się przekonać prezydenta Janukowicza do podpisania umowy stowarzyszeniowej. Prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė, która była mocno zaangażowana na rzecz integracji Ukrainy z Unią Europejską, otwarcie stwierdziła, że władze Ukrainy prowadzą swój kraj donikąd i już chcą przerzucić problemy gospodarcze swego kraju na plecy albo Unii, albo Rosji. Również litewscy komentatorzy, oceniając porażkę szczytu unijnego, stwierdzą, że chodziło przede wszystkim o pieniądze, o 20 miliardy rocznie dla Ukrainy. Prawo i Sprawiedliwość w przyszłym tygodniu złoży projekt ustawy, zgodnie z którą przez 3 lata po odejściu z funkcji w resorcie obrony byli szefowie i wiceszefowie MON nie mogliby podejmować pracy w firmach sektora zbrojeniowego. Posłowie partii domagają się też powołania sejmowej komisji wyjaśniającej dymisję byłego już wiceszefa MON generała Waldemara Skrzypczaka, a także wyjaśnienia, dlaczego w 2012 roku Polska kupiła samoloty CASA za 36 milionów euro za sztukę, gdzie ceny transakcyjne są o 10 milionów euro niższe. Składamy wniosek w trybie artykułu 152 ust. 2 o nadzwyczajne posiedzenie Komisji Obrony w sprawie generała Skrzypczaka związanych z jego dymisją. Chcemy poznać wszystkie szczegóły, jak toczyły się te procedury, dlaczego tego nie było wcześniej, dlaczego minister Siemoniak, wiedząc o liście do MON-u Izraela już w marcu, zareagował dopiero po pół roku i złożył sprawę do CBA. No i wreszcie chcemy się dowiedzieć, czy przetargi w polskiej armii na ponad 100 miliardów złotych w ciągu najbliższych 10 lat nie są zagrożone. Żaden z trwających procesów przetargowych nie jest zagrożony. Żaden przetarg również. Samo odejście pana generała Skrzypczaka nie jest powodem do tego, żeby jakąkolwiek procedurę przerywać lub zmieniać. Czyli powtórzę jeszcze raz, żaden przetarg, żadna procedura nie jest zagrożona. Minister Siemoniak podpisał kontrakt w 2012 roku na zakup 5 samolotów CASA po najwyższej cenie, jaką kiedykolwiek uzyskał producent na świecie.
Polska kupiła te kasy za 36 milionów euro za sztukę. Nieprawdą również jest, że ceny pięciu kas wynegocjowane w kontrakcie z 2012 roku są cenami wyższymi. Są to ceny porównywalne z cenami uzyskanymi w 2008 roku. Był to racjonalny, bardzo dobry i niezwykle przemyślany zakup. W Gazecie Wyborczej ukazał się tekst o oświadczeniu majątkowym senator Beaty Gosiewskiej. Gazeta zaznacza, że w zeznaniu za 2010 rok nie ma mowy o stypendium dla dzieci senator, jednak z drugiej strony przyznaje, że wszystko jest zgodne z prawem i do oświadczenia, tu cytat, nie można się przyczepić. Redaktor naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz jest oburzony skandalicznym zachowaniem dziennikarzy wyborczej i podkreśla, że dbanie o wdowy i osierocone dzieci jest standardem cywilizacji zachodniej. Bartłomiej Maślankiewicz. Senator Beata Gosiewska atakowana przez Gazetę Wyborczą. Dziennik napisał o pieniądzach, które dzieci tragicznie zmarłego polityka PiS Przemysława Gosiewskiego dostały z fundacji powiązanej z kasami SKOK. Fundacji, która co miesiąc przez dwa lata miała wypłacać po 2,5 tysiąca złotych stypendium. Dla wdowy po świętej pamięci Sławomirze Skrzypku, prezesie NBP, także tragicznie zmarłym w Smoleńsku, to niedopuszczalne i nieludzkie. Naprawdę trudno mi jest zrozumieć, kogoś, kto próbuje teraz zrobić z tej rodziny i jak rozumiem z pozostałych rodzin smoleńskich, grupę ludzi, która chciałaby się na tragedii swoich bliskich dorobić. Tym bardziej, że dla rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej pieniądze nie mają żadnego znaczenia. Ja bym się z każdą osobą bym się zamienił. Ktokolwiek by chciał się zamienić taką kwotą, nawet 10 razy wyższą, ja bym bardzo chętnie się zamienił. Tylko po to, żeby córka wróciła? Tak. Dlaczego więc dziennikarka Gazety Wyborczej postanowiła napisać o senator Gosiewskiej? Autorka artykułu nie chciała się dziś z nami spotkać, ale w telefonicznej rozmowie zdradziła, że interesują ją sprawy luk w prawie, które umożliwiają ukrywanie dochodów. Według autorki tekstu, Bianki Mikołajewskiej, przelewy z fundacji na konto Beaty Gosiewskiej stawiają jej pracę senatora w złym świetle, bo mogłaby inaczej patrzeć na tworzenie prawa dotyczącego spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Fundacja, która ustanowiła stypendium dla dzieci pani senator, zrobiła to już w kwietniu 2010 roku. A to znaczy na długo przed tym, zanim pani Beata Gosiewska została senatorem. Co więcej, moment, w którym opublikowano materiał, nie jest przypadkowy. Trzeba zwrócić uwagę na kontekst tej manipulacji. Otóż obecna władza, rząd koalicji PO-PSL z Donaldem Tuskiem na czele jest przeżarta korupcją, że afera goni aferę i chce się stworzyć taki kontrapunkt, żeby pokazać, że gdzieś tam mogły być nieprawidłowości. W tym przypadku nie ma żadnych, nie ma cienia nieprawidłowości. Co ciekawe, dziennikarze Gazety Wyborczej, tak chętnie opisujący dochody wdów po ofiarach katastrofy smoleńskiej Fundacji 10 kwietnia, powołanej m.in. przez Agorę, tak chętnie już nie lustrują. Poza jakąś korespondencją mailową zaraz na początku, kiedy fundacja powstała, nigdy ta fundacja w żaden sposób się ze mną ani z innymi rodzinami, które znam, rodzinami smoleńskimi, nie kontaktowała. Tymczasem na początku działalności fundacja zebrała około 5 milionów złotych. Jak udało nam się dzisiaj dowiedzieć, zmieniła nazwę. Dlaczego? Bo ze 122 podopiecznych tylko 5 osób to rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej. I te pieniądze z tej fundacji są wydawane w sposób, który budzi duże znaki zapytania. Niepokój ojca najmłodszej stewardesy na pokładzie Tupolewa, który rozbił się w Smoleńsku, budzi jeszcze jedno. Przyzwoitości. Nie ma już. W jaki sposób te rodziny można atakować? Dlaczego? Z jakiego powodu? Ale odpowiedź jest chyba oczywista. Każdy taki atak jest jakąś próbą rozmywania tego problemu, jest jakąś zasłoną dymną dla prawdziwego problemu, jaki ma nasz kraj z wyjaśnieniem katastrofy smoleńskiej. Bartłomiej Maślankiewicz, Telewizja Republika. Pełna dywersyfikacja dostaw gazu ma być możliwa w ciągu 4 lat. Do 2018 roku państwowa firma Gaz System zamierza dokończyć budowę terminalu gazowego w Świnoujściu i rozpocząć nowe inwestycje, które pozwolą sprowadzać całą ilość potrzebnego Polsce gazu z pominięciem Rosji. Pytanie, czy wskazane terminy są realne i jak plany te mają się do obecnie obowiązującej umowy z Gazpromem? Piotr Wąż.
Niespełna 3 lata temu Polska była skazana na rosyjski gaz. Teraz może importować z zewnątrz połowę, a za 4 lata mamy być całkowicie niezależni od Gazpromu. Tak zapewnia państwowa firma Gaz System. Zmierzamy do tego, by po pierwsze ta dywersyfikacja była pełna, co będzie możliwe po pierwsze poprzez terminale LNG w Świnoujście, jak również po uruchomieniu dodatkowych połączeń, nad którymi w tej chwili pracujemy, a po drugie, żeby wykorzystać szansę, jaką daje Polsce położenie geograficzne. Tą szansą mają być pieniądze z tranzytu gazu przez Polskę do innych krajów. Zwiększenie możliwości przesyłu zapewni nie tylko terminal w Świnoujściu, ale także rozbudowa połączenia z Niemcami oraz nowe gazociągi z Czechami i Słowacją. 2018 rok jest jak najbardziej realny i potrzebny, aby mieć możliwość zakupu gazu z innego kierunku niż rosyjski. Pełna dywersyfikacja zapewni Polsce lepszą pozycję w negocjacjach z Rosją. Obecny rząd podpisał bardzo niekorzystną umowę gazową, zgadzając się na płacenie najwyższych stawek w Europie, a te można renegocjować co 3 lata. Klauzule w takich umowach przewidują, że jeżeli na przykład gaz dostawcy rosyjskiego spotyka się na rynku i jest wypierany z tego rynku przez tańszy gaz z innych źródeł, to jest możliwość obniżenia tej ceny gazu. I to jest klauzula umowna i tutaj jest przestrzegana. Optymistyczne informacje firmy Gaz System pojawiły się niedługo po wybuchu gazociągu w Wielkopolsce. 2 tygodnie temu spłonęła część wsi, 2 osoby zginęły, a 14 zostało rannych. Wciąż nie ma oficjalnych informacji o przyczynach rozszczelnienia gazociągu, które nadzoruje Gaz System. W biznesie ważny jest spokój i bardzo dobrze, że o tych gazociągach stosunkowo mało się mówiło, bo one powstawały naturalnie. Za to coraz więcej mówi się o agresywnym działaniu Gazpromu. Zdaniem niektórych ekspertów rosyjski monopolista dąży do przejęcia pełnej kontroli nad gazociągiem jamalskim, by przesyłać gaz do Europy za darmo. Na razie operatorem wszystkich sieci w Polsce pozostaje państwowa firma Gaz System. Piotr Wąż, Telewizja Republika. Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek, że niezgodny z ustawą zasadniczą jest cały artykuł 6k ustawy śmieciowej w zakresie, w jakim pozwala on gminom samodzielnie ustalać stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zamieszanie legislacyjne to jednak nie jedyny powód, dla którego wielu Polaków z powodu problemów ze śmieciami rwie włosy z głowy. Zmartwienia te nie omijają też mieszkańców stolicy. Piotr Pawelec. Okazuje się, że w Warszawie problemem jest nie tylko sam wywóz śmieci, ale także ich odpowiednie, niezagrażające środowisku składowanie i utylizacja. Dobrze o tym wiedzą mieszkańcy warszawskich Bielan, których domy znajdują się w sąsiedztwie wysypiska śmieci radiowo. Mieszkańcy okolicznych osiedli odczuwają faktyczne skutki zaniechań władz Warszawy w sprawie śmieci. Nagle zauważyliśmy, że liczba ciężarówek wzrosła, a fetor szczypiący w oczy i jest taki, że nie da się wyjść na dwór. My znajdujemy się w bezpośrednim otoczeniu Kampinoskiego Parku Narodowego, rezerwatu Łosiowe Błota, rezerwatu Kalinowa Łąka, w pobliżu obszaru Natura 2000. To wszystko w tej chwili jest zagrożone tym, co pan widzi po prawej i po lewej. Wysypisko radiowo miało zostać zamknięte już w 2006 roku. Zamiast tego zdecydowano o jego rozbudowie. Rozrasta się tam największa góra śmieci w Europie. Mieszkańcy skarżą się, że zostali okłamani przez władze stolicy. Ta instalacja się ciągle rozbudowuje, to ona jest coraz większa. Więc jeśli tu idą duże miliony, to znaczy, że to wszystko będzie funkcjonowało dalej. Po warszawskim przetargu śmieciowym na wysypisko radiowo ma trafić znacznie więcej śmieci niż do tej pory. MPO Warszawa wygrało przetarg na odbiór i zagospodarowanie prawie 500 tysięcy ton odpadów rocznie. Od 1 lutego przyszłego roku rusza reforma śmieciowa w Warszawie. Według naszych informacji od lutego kilkakrotnie wzrośnie liczba wywożonych śmieci na to składowisko. Mieszkańcy, którzy postanowili walczyć o swoje prawa, powołali Stowarzyszenie Czyste Radiowo. Będą się domagać swoich praw przed Radą Miejską. Napisali nawet petycję do Hanny Gronkiewicz-Walc. Na razie bez odpowiedzi. Wzięli sprawy w swoje ręce i postanowili sfilmować to, co dzieje się za śmieciową górką. Jak sami mówią, to śmieciowa samowolka, a wszystko w świetle prawa. To w tej chwili najwyższa góra śmieciowa w Europie, funkcjonująca w centrum miasta. Ona zagraża nie tylko Bielanom i dzielnicy Bemowo oraz gminie Babice. Ona zagraża tak naprawdę wszystkim warszawiakom. Walka mieszkańców radiowa trwa od początku listopada, kiedy powołano Stowarzyszenie Czyste Radiowo. W jego szeregach znalazło się już ponad 100 członków. Zapowiedzieli już akcje protestacyjne i nie wykluczają blokady wysypiska, jeżeli władze Warszawy ich nie wysłuchają. Piotr Pawelec, Telewizja Republika. Są tacy, którzy bardzo nie chcą, by ten film powstał. To cytat z Macieja Pawlickiego, producenta i jednego ze scenarzystów filmu Smoleńsk. Jednocześnie wskazuje on, że premiera obrazu odbędzie się kilka miesięcy później niż to pierwotnie zakładano. Sprawę zna Jan Korab.
Premierę kinową filmu Smoleńsk planowano pierwotnie na 10 kwietnia 2014 roku, ale w tym czasie premiera się nie odbędzie, bo nie ma pieniędzy na realizację projektu. Producent filmu Maciej Pawlicki złożył wniosek o dofinansowanie do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się jako naród, podzielony naród bardzo głęboko, sprawia, że powinniśmy o tej sprawie otwarcie rozmawiać. I ten film jest takim głosem w dyskusji, dlatego sądzę, że Polski Instytut Sztuki Filmowej dla wybitnego artysty, jakim jest Antoni Krause, w tak ważnej sprawie dla Polaków, powinien przychylić się do naszego wniosku. Film ma być opowieścią o poszukiwaniu prawdy, co wydarzyło się w Smoleńsku, dlaczego prezydent Lech Kaczyński i dowództwo polskiego wojska, szefowie najważniejszych urzędów w państwie, nie dotarli na uroczystości rocznicowe do Katynia, dlaczego zginęli. Reżyser Antoni Krause nie ukrywa, że to także film o zakłamaniu rządu Donalda Tuska, który nie zrobił nic, by okoliczności tej katastrofy wyjaśnić. Więc ten film ma przypomnieć, że żyjemy w świecie kłamstwa i że należałoby się z tego wydostać. Tak przynajmniej staram się, żeby działali moi bohaterowie tego filmu. Zdjęcia do filmu Smoleńsk rozpoczęły się 10 kwietnia 2013 roku w Warszawie. W czerwcu tego samego roku twórcy planowali realizację kolejnych zdjęć. Film miał być kręcony w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Gruzji. Odbyły się jedynie 4 dni zdjęć. Bez pieniędzy z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej projekt jest zagrożony. Wierzę w kompetencje i zawodową uczciwość ekspertów, którzy będą ten projekt cały oceniać. Czy film ma szansę dostać dotację z Instytutu? Jak pamiętam, żeśmy walczyli o utworzenie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, to był taki slogan. Mówić po polsku o polskich sprawach. No a co jest bardziej polskiego niż katastrofa polskiego prezydenta, który jedzie oddać hołd ofiarom mordu w Katyniu. Maciej Pawlicki szacuje budżet na ponad 10 milionów złotych. We wniosku do Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej twórcy ubiegają się o połowę tej sumy. Trwa też zbieranie funduszy na film przez Fundację Smoleńsk 2010, która wspiera produkcję. Realizatorzy od początku mają problemy. Czołowi polscy aktorzy, jak Marian Opania, który nie chciał zagrać roli Lecha Kaczyńskiego, odmówili udziału w projekcie. Bo katastrofa rządowego Tupolewa od ponad 3 lat dzieli Polskę na pół. Na tych, którzy chcą się dowiedzieć, co się wydarzyło 10 kwietnia 2010 roku i na tych, którzy uważają, że w Smoleńsku nic ważnego dla polskiej historii się nie stało. Jan Korab, Telewizja Republika. I tak się dziś sprawy miały. O wszystkich najważniejszych sobotnich wydarzeniach poinformujemy w naszych serwisach jutro o 16 i 19.45. W tym miejscu będzie czekał na Państwa Piotr Wąż. Tymczasem za chwilę pogoda, później spotkanie z Joanną Lichocką i jej gośćmi. Miłego wieczoru. Sponsorem prognozy pogody jest Farmapia, producent probiotyku Lactoram, zawierającego żywe kultury bakterii z rodzaju Lactobacillus rhamnosus. Sponsorem pogody jest właściciel serwisu www.zaostrzenieastmy.pl. Chorujesz na astmę? Umów się na bezpłatną konsultację. Dobry wieczór, Ilona Januszewska. Zapraszam na prognozę pogody. Tej nocy niebo nad Polską niestety będzie mocno zachmurzone. Pocieszeniem mogą być natomiast całkiem umiarkowane temperatury. Termometry pokażą od minus 3 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, gdzie pojawi się także śnieg, 0 na Warmii i Mazurach, do 4 na Pomorzu. Opadów deszczu mogą spodziewać się mieszkańcy Mazowsza, Pomorza Zachodniego, Dolnego Śląska oraz wschodniej części kraju. Zobaczmy teraz zatem, jak zapowiada się pogoda na jutrzejszy dzień. Listopad w naszym kraju zakończy się jeszcze z dodatnimi temperaturami, a to za sprawą niżu, pod wpływem którego obecnie się znajdujemy na termometrach od 1 stopnia Celsjusza na południu, 3 stopnie w centralnej części kraju, do 4 nad Bałtykiem. Jutro możemy też liczyć na miejscowe przejaśnienia, ale tylko w okolicach Mazur, Lubelszczyzny i Małopolski. Ciśnienie umiarkowane 1021 hektopaskali. 1 grudnia zapowiada się z deszczem na północy i śniegiem na południu kraju. W poniedziałek temperatura maksymalna to 5 stopni Celsjusza. We wtorek na niebie dużo chmur, ale za to deszcz pojawi się tylko na północnym zachodzie. Drodzy Państwo, trzeba przyznać, że tegoroczna jesień była dla nas bardzo łaskawa. Teraz to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.
Sponsorem prognozy pogody jest Farmapia, producent probiotyku Lactoram, zawierającego żywe kultury bakterii z rodzaju Lactobacillus rhamnosus. Sponsorem pogody jest właściciel serwisu www.zaostrzeniaastmy.pl. Chorujesz na astmę? Umów się na bezpłatną konsultację.